Opuszczamy biegun północny. Kierujemy się do domu. Już jest późno. Słuchajcie, 17 godzina. Trzeba pędzić do domu. Do domu jeszcze. Są wertepy. Do 44 km do domu. Zobaczcie, jak to pięknie mają. Na końcu świata, można powiedzieć. Witajcie po przerwie muzycznej. W dzisiejszym 38 odcinku kanału RMT Daystar 125 zapraszam Was na drogę powrotną z bieguna północnego Dolnego Śląska. Słuchajcie, jak się może domyślacie, wjechałem w obszar Zagłębia Miedziowego. Aktualnie po lewej stronie było widać szyb Jan Wyżykowski w Polkowicach. Z tego co zauważyłem, to został on odrestaurowany, ponieważ był wcześniej żółty. Jak się okazało, drogowy biegun północny Dolnego Śląska znajduje się w powiecie głogowskim w gminie Kotla. W Głogowie oraz Legnicy znajdują się huty miedzi, natomiast w Polkowicach i Lubinie zakłady wydobywcze. Ja od prawie ćwierćwiecza mam okazję co jakiś czas przejeżdżać przez ten region i przyznaję, że zawsze mnie on fascynował swoją przemysłową infrastrukturą. Zresztą, zobaczcie sami, co nieco udało mi się dla Was sfilmować. Zapraszam.
Za nami już zagłębie miedziowe. A teraz, choć coraz bliżej domu, to czasu nie prześcignę. Jest już około 18:30. Słońce powolutku zbliża się już ku sklepieniu horyzontu. Robi się coraz zimniej, a ja zastanawiam się, czy mimo późnej pory nie zatrzymać się na kawę. Właśnie po raz drugi w dniu dzisiejszym przekraczam rzekę Odrę, teraz w Ścinawie, wcześniej w Głogowie. Mam w dniu dzisiejszym w rolbagu kuchenkę, osłonę przeciwwieczną, menażkę, wodę oraz kawę. Mała czarna rozgrzałaby moje ciało, szczególnie palce rąk zaczynają mi kostnieć. Pomimo tego, że mam ciepłe rękawiczki, jednak gdy patrzę na dystans, jaki pozostał mi do domu, podejmuję decyzję, że mimo wszystko pędzę bez wytchnienia, bez przerwy, na urwanie kopyt. Every night.
Jest już po 19:00. Pomimo świecącego jeszcze słońca, wjazd w leśny mrok napawa mnie strachem, iż do cna ogarnie mnie przerażające zimno wieczoru. Nie mam pewności, ale jest już tylko kilka stopni Celsjusza. Rozmyślam nad ubraniem kombinezonu przeciwdeszczowego. Sądzę, że będzie mnie chronił przed zimnym powietrzem. Jednak kiedy zdaję sobie sprawę, że już dojechałem do wzgórz Trzebnickich w Obornikach Śląskich, a do domu zostało około 40 kilometrów, to mobilizuję resztkę skupionych w sobie sił i jadę dalej. Pomimo odpadających w rękawiczkach palców uciekam, bo jest już zimno. Słońce znika. Siemano, siemaneczko, witajcie. Słuchajcie, ja i mój RMT Dajstar jesteśmy aktualnie w Trzebnicy, powiat trzebnicki, województwo dolnośląskie. I tutaj w tle, ja nigdy tego nie widziałem, ale tutaj w tle jest tyły sanktuarium świętej Jadwigi Śląskiej, patronki Śląska, żony Henryka Brodatego. Tutaj znajduje się jej sarkofag. Jest tutaj pochowana. Święta Jadwiga była Niemką, córką hrabiego albo księcia z Niemiec. Chlodwig, takie było jej imię niemieckie. A po polsku Jadwiga. I wraz ze swoim małżonkiem, właśnie Henrykiem Brodatym, ufundowali tutaj klasztor cysterców, cystercek właściwie w Trzebnicy. I święta Jadwiga złożyła takie śluby czystości, ubóstwa. I ona tutaj jest pochowana.